Cześć kochani, tu Dorota, witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Słuchajcie, mamy połowę grudnia, święta już tuż, tuż. Póki co za moim oknem jest pięknie i biało, więc miałam ogromną ochotę zrobić coś w takim właśnie zimowo-świąteczno, po prostu śnieżnym klimacie. I wiecie co, miałam po prostu ochotę coś namalować, więc dzisiejsza praca jest zdecydowanie body paintingowa. Mam cichutką nadzieję, że i Wy zatęskniliście za tym klimatem. Oczywiście za chwilkę zobaczycie tutorial, ja pokażę Wam, jak wykonałam tę pracę. Mam też nadzieję, że ponieważ ten pejzaż jest taki wyciszający, relaksujący i cały klimat zimowy chyba właśnie taki jest, ideałem by było, żebyśmy myśląc o zimie, o świętach również, mieli od razu ciepło na sercu i żeby robiło nam się przyjemnie. Ja oczywiście w tutorialu pogadam troszeczkę o kolejnych krokach, co tam wykonuję, ale przede wszystkim proponuję, żebyście się po prostu wyluzowali. Jeżeli macie ochotę popatrzeć, jak powstaje taki malunek, to oczywiście popatrzcie. Możecie też posłuchać muzyki. Postaram się wybrać jakąś ładną i relaksującą. Mam taką propozycję. Napiszcie mi w komentarzu, jak spędzilibyście swoje wymarzone święta. Teraz przechodzimy do malowania. No i tak kochani, tak jak wcześniej mówiłam, dzisiaj nie będę dużo komentować na temat tego, co się dzieje na moim dekolcie, ponieważ jest to po prostu taki proces, jak zawsze Wam o tym opowiadam, malowania, obserwowania zdjęć, z których czerpałam inspirację i próba przeniesienia tego na moje ciało. Jeśli chodzi o tę pierwszą część właśnie namalowaną na dekolcie, to oczywiście użyłam w całości, w 100% tylko farb wodnych. Jak widzicie, ja pracuję w ten sposób, że staram się w pierwszej kolejności uchwycić takie płaszczyzny kolorystyczne i mniej więcej właśnie te kolory, które jest najwięcej w danym miejscu i które są jakby tłem, nałożyć jako pierwsze. Tutaj jest to o tyle łatwe, że te barwy, których jest najwięcej, są jasne i potem, kiedy nakładam te drzewa, już maluję te drzewa, to nie ma ryzyka, że coś mi się tam rozmarzy, kolory mi się pomieszają, bo raczej tak się nie dzieje. Generalnie moja rada jest taka, żeby pracować od razu jakby na całej przestrzeni, którą zamierzacie zamalować i po prostu dokładać do niej kolejne elementy, obserwować i tam, gdzie trzeba trochę bieli, trochę czerni, to ją po prostu dołożyć. Jeżeli brakuje jakiegoś właśnie w tym przypadku drzewka, jakiejś kropeczki, to ją dokładamy, a nie, ja nigdy przynajmniej nie robię tak, że skupiam się tylko na jednym elemencie w danym momencie, czy na jednej części, powiedzmy, każde drzewko po kolei dopracowuję, aż będzie idealne. Nie, raczej robię to, że tak powiem, hurtem. Jeśli chodzi o takie przydatne wskazówki, to na pewno pracując z farbami wodnymi musicie pilnować tego, żeby farby nie były zbyt mokre. Po prostu jeśli tak będzie, to kolory właśnie będą Wam się mieszać. Mogą Wam się robić jakieś niekontrolowane zacieki, po prostu kropelka gdzieś może spłynąć z tego pędzla, który jednak cały czas jest pionowo, kiedy malujecie sobie dekolt lub po prostu kogoś. No chyba, że ten ktoś leży, to może wtedy nie ma takiego problemu. Jednym z ostatnich elementów tego malunku będzie dodanie śniegu sypiącego z nieba. No i w tym celu wykorzystałam taką rozwodnioną farbkę i szczoteczkę do zębów. Jak widzicie, pojawia się wtedy dużo takich rozproszonych, ale bardzo malutkich kropek, dlatego dodaję jeszcze troszeczkę takich większych płatków śniegu za pomocą pędzelka. Bardzo chciałam, żeby na twarzy pojawił się taki element, który bezpośrednio będzie korespondował z tym, co dzieje się na dekolcie i wydaje mi się, że usta były do tego celu najlepsze.
i bardzo się cieszę, że nareszcie miałam okazję użyć pomadki NYX Cosmic Metal w przepięknym, po prostu właśnie takim błękitnym, metalicznym odcieniu. Nazywa się ten odcień Comet's Tail. I żeby to wszystko jeszcze ze sobą połączyć, to oczywiście na twarzy ląduje też mnóstwo takich kropeczek śnieżynek, a oprócz tego jeszcze pojawia się płatek śniegu. Jeśli chodzi o oczy, to oczywiście w międzyczasie podkreśliłam brwi, a same oczy dosłownie opruszam takim ciepłym brązem, który nieco przełamuje ten chłód, który pojawia się na całym moim malunku. Jeszcze tylko trochę rozświetlenia w kącikach oczu, tuż do rzęs, no i oczywiście wełniana czapa i look jest gotowy. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Ja Wam jeszcze nie mówię wesołych świąt, ponieważ zamierzam się tu jeszcze raz pojawić, więc do zobaczenia. Buźka!